Cześć, witajcie, jestem Staleksi, rozpoczynamy kolejny odcinek z Need for Speed'a Hot Pursuit. No i w tym odcinku rozpoczniemy sobie zabawę od pościgu dla policji, bo chyba no właśnie jest takowy pościg, więc sobie takowy pościg zrobimy najpierw. I weźmiemy sobie chyba Oscar wybrałam. To weźmiemy sobie korwetkę. O kurde, mam tylko jednego IPM-a, jeden helikopter, jedną kolcatkę, jedną blokadę, naprawdę słabo. Słabe mam dzisiaj, widzę wyposażenie i niezbyt mi się to podoba, no ale co zrobić. Pewnego dnia znalazłam sobie jadą pączki, ale ustałam kryminalistów i stwierdziłam, że muszę jej dorwać. Dobra, to jedziemy. A jak na złość, oni będą mieli o wiele więcej wyposażenia niż ja. Nie! Kurde! Ach, nie zdążyłam zwolnić. No już taka kraksa niestety się stała. Dobra, udało się wykorzystać kolcatkę i IPM-a, to jest akurat plus, teraz blokada. Kurde, nie dam rady go schwytać. Ale tego mamy wykończonego. Tego też. Ale musimy ich chcieć odchwytać, a tu jest 5 minut do końca wyścigu. Nie! Oczywiście, oczywiście, że uniknęli kontaktki. No, ja myślę, że chyba ta też się powinien zniszczyć. Chyba nie zdążę ich dorwać niestety. No come on, nie da rady ich chyba dorwać. No super, to sam wstawiam auto, no świetnie. No patrz, nie tego mi się nie uda dorwać. No i co mu ja niby zalicam kraksę? No super, już nie ma co, oczywiście, że już nie ma sam. Ech.
Wiecie, nie podoba mi się po pierwsze to, że ja mam tutaj aż tak mało wyposażenia. No i już jestem zła, no bo to jest... Znowu nie udaje mi się sporo zrobić. Znowu obstawiam, że będzie sporo faili w tym odcinku. I mało co będę w stanie zrobić. Już 5 minut zmarnowałem na nieudane pości. No, dzięki! Oczywiście to się musiała jakaś cenzurowa pojawić. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Jest to dwóch, musimy to dorwać. Nie, nie. Kurde, no ludzie, jest blisko. Jest, kurde, żyje. Dobra, bo jestem na wykończeniu. Nie. Dobra, jest, udało się. No, wstrzymałem za rurkę walne. Udało się ich teraz zatrzymać. Mamy złoto. Otrzymałaś nowy pojazd. Okej, ten kasy jakiś tam. Okej. O, taki pojazd żeśmy otrzymali. To już mamy zrobione. Dobra, zróbę to zwykłą odpowiedź teraz.
chyba karabę weźmiemy tym razem. Dobra, no. Ostatnie te wszystkie odpowiedzi były o tyle proste, że jak nie musiałem znowu jechać aż tak szybko. Nie musiałem znowu. aż tak uważać, że pewnie po prostu się tego zastanawiałam. Mam nadzieję, że teraz też tak będzie. Dziesięć mil mam do przebycia, no to zaczynam wątpić w to, że jednak będę miała tyle czasu. To zobaczymy, po jakiej płaszczyźnie przyjdzie mi jechać. Do zdecydowanie muszę uważać. Okej, to jest skrót, ale on się akurat na mój widzenie nie przyda. Nie ma co z nim jechać. No, no już są oczywiście 2 sekundy kary. Okej, okay, tutaj mamy skrót, bardzo istotny skrót, więc wjeżdżamy do skrótu. Kurde, ale co widzicie, musiałem dostać znowu 2 sekundy kary. Dobra, tym skrótem już widzę, że też lepiej nie jechać. Ale tym skrótem z kolei już zdecydowanie lepiej będzie pojechać. Tylko teraz jak to da się jedno, kurde! Wiedziałam, że coś zepsuje. Ale dobra, może jeszcze nie jest za późno. Nie, to zarówka, no. Ach, musiała tutaj się napotoczyć. Ja tak zauważam, że na 1 minutę jestem w stanie przejechać 3 mile, więc... Powinnam teoretycznie zdążyć, jeśli oczywiście znowu jakiegoś błędu nie popełnię. Jest tutaj istotne, jeszcze będzie pojechanie tym skrótem również. Dobra, chyba zdążymy na szczęście. Kurde, no brawo ja! Nie! 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 Nie zdążymy! Kurde, bym zdążyła, gdybym... Nie teraz ta kraksa, nie! Dobra, może się jeszcze uda. Come on! Zdążymy! Jest! Udało się. Uff. No, na serce tak tego czasu mamy na tyle sporo, przynajmniej w tych szybkich odpowiedziach, że jesteśmy w stanie ostatecznie zdążyć w miarę. Mamy 2 nagrody. Otrzymałam awans.
Tropicielka 3. Otrzymałaś nowy pojazd. Aston Martin V12 Vantage. Okej. Okay. Dobra, co my tu jeszcze mamy do zrobienia? Wiecie co? Najwyższa parę to wreszcie zrobić, no bo ile można z tym czekać? No i to faktycznie będzie taka szybka odpowiedź. Bo... No i 1 minuta 51, czyli teoretycznie dystans mały do przebycia, no ale spodziewam się problemów pewnie. Co jest ogólnie w tego typu próbach, muszę bardziej uważać na to, żeby nie przywalić w ścianę. Albo w jakieś auto. Oj, chyba powinna tam tym skrótem pojechać, tego nie zrobiła mi. To coś czuję, że przyczyni się do tego, że przegram tę próbę. Oj, no 8 minut do końca, może damy radę? Nie! No! Come on, damy radę! Dobra, udało się. A, nie ma nagrody. Dobra, no mówicie trudno. Co my tu mamy? Pościg? Tutaj? Wyścig. Okej, okay, no i widzę, że faktycznie wszystko o innym to jest zrobione na chwilę obecną, jeśli chodzi o wyścigi. Tutaj z kolei mamy, no, szybka odpowiedź. Pościg. Dobra, to zróbmy teraz faktycznie pościg z policją. I weźmiemy sobie. Korweta. Pomarańcową. Ok, mam dwa turba, mam trzy PM-y, mam trzy kolcatki i mam trzy zagłosacze. No, z zagłosacy to przede wszystkim będę musiał korzystać na pewno. Bo coś czuję, że policja będzie tutaj naprawdę używać dosyć sporych sił. No i 12 mil w policie mamy do przebycia. No to jedziemy.
Jednak stwierdziłam, sobie walnę. Do widzenia. Do widzenia. Pewnie tak się za chwilę odrodzi. Tu gdzie zaominęli. O, kolejna jednostka. Nie! Dobra, okej, nie zaliczyło mnie na szczęście wypadku. No właśnie, zastąpić kolcatki. Spadajcie. Do widzenia. Cię pchają. No co za ch... No nie, no oczywiście musiałem zalecieć kraksę. Okej, to do widzenia. On pewnie tak za chwilę wróci, więc nie takie znowu do widzenia. Zagłosać? Tutaj jedziemy do skrótu. Nie wiem, blokada jakby dobra, tak zajedziemy blokadę. Oj, ale naprawdę za chwilę to ja już nie będę mogła. Już nie będę miała jak korzystać. No właśnie, już nie mam chciwy zakłócać, więc jest problem. Ja sobie tutaj ten Mercedes wypsadził, jest tutaj kolcatki rozstawiają, no... Dobra, okej, na zasadzie ja go rozwaliłam, a nie on mnie. O nie, nie mamy tego uniknąć, nie! Nie, no, chyba lepiej było naprawdę zalecić wypadek, ale naprawdę jest teraz nieciekawie. No nie, sobie... Dobra, okej, nie wjechałam na szczęście, tamto wjechał. No spadaj! Chwila, oj wiem. Och! Kurde! Wszystko bez ten helikopter! Ach.
No nie wygram z nim, no nie ma sens, nie wygram z nim, oczywiście przez helikopter, bo się musiał pojawić niespodziewanie. No nie, no. Będziemy musieli powtarzać wyścig. Ech, jak ja tego nie cierpię. No nie cierpię powtarzać tak długiego wyścigu, to jest masakra jakaś. Do widzenia. Do widzenia. A teraz ktoś musiał wjechać w klątatkę. Teraz sobie użyjemy turbo. No jest tak, co to ja widzę, że to turbo raczej takiej wielkiej różnicy to w sumie nie robi. Jakoś się od nich nie oddalamy mimo wszystko. O nie, zaczyna się. No, teraz za tą. Strzelaj za chwilę API-ami. Nie! Dobra, udało mi się uniknąć te kolcatki na szczęście. Do widzenia. Zostańmy na chwilę, bo pewnie za chwilę jednak wróci. Do ścigania się. No nie, nie. Dobra, okej. Próbowali chyba, ale na szczęście nie trafili. I bardzo dobrze. Nie! Kurde, nie dam rady uniknąć. Już było za późno. Tak, tam też był skrót, powinna nim pojechać. Kurde, znowu też policie psegram. W tym wyścigu i to w finale, oczywiście, gdy sprawie jest meta.
No czemu Kraksa? Jakie raci Kraksa? Norze, trafiłeś w koltatkę i odchodzi. Leżę sobie turba uzyje. Nie ma. Chciałbyś? Tym razem będę Mądrzejca i pojadę skrótem. Albo nie będę Mądrzejca, bo się zgubię po drodze. No nie, nie. No kurde, znowu przed metą. Nie no, nie no, znowu patrzę, znowu przegram. O, come on, nie! No nie! Nie, no przed metą, ja pierdziłem. No przed metą przegrałem. Jak ja tego nie cierpię. Nie dość, że Wiczki jest długi, to jest strasznie problematyczny. Dobrze, wjechał w kolcatkę. Nie! Kurde, za późno, nie zdążyłam uniknąć. Ajaj. No super, Rusi i Piena będą używać, świetnie. Nie! No, co mu Kraksa? Co ma czasami zająć za Kraksa, mimo tego, że to wygląda tak, jakbym miała radiowóz rozwalić.
Ale ścina! O nie, tym razem. Nie wiem, co teraz miało być, ale okej. Nawet nie udało się zagłosić PM-a. No nie, no znowu! Tak, te ściny usta są naprawdę niepokojące. No i co mu w tym momencie kraksa zaliczyłam? Z jakiej tu niby racji? No, zaraz w ogóle nie będę w stanie się ścigać. Kurde! No patrzcie, no nie wierzę! No i co mi niby daje to turbo, skoro i tak zostaje trafiona? I z jakiej racji, gdy ja zostaję trafiona, to oczywiście jestem aresztowana, nie? Ja jestem aresztowana z jakiejś racji, ale w momencie, gdy oczywiście... W momencie, gdy ja kogoś zniszczę z kierowców, to oni nie są aresztowani, oni wracają do gry, oni się dalej mogą ścigać. Pytam się, z jakiej racji? Z jakiej racji się oni mogą ścigać? A nie, dobra, słuchajcie, nie, kończymy to. Sorry, ja tego wyścigu nie zrobię teraz, bo to jest zbyt trudne. Ja to będę musiał sobie zostawić na inny odcinek. No i sobie tak zrobię sobie ten wyścig w innym odcinku. Ale chyba raczej nie od razu w kolejnym odcinku. Albo przynajmniej to nie będzie pierwszy wyścig, który w kolejnym odcinku zrobimy, tylko sobie ten wyścig zrobimy bez policji, a dopiero później będę ewentualnie myśleć o tym pościgu. Na chwilę bo to kończymy, to będzie na tyle, sorry, tak wysłał, nie zdawię się swojej lamin, ale naprawdę stracić trudny wyścig trafi. Bywajcie!